Na szczycie niewielkiego wzniesienia w Sokółce znajduje się kościół świętego Antoniego Padewskiego, zbudowany w stylu neoklasycystycznym w latach 1840-1848. Świątynię otacza kamienny płot. Od ulicy Grodzieńskiej prowadzi do kościoła budynek bramny. Świątynię zaprojektował prawdopodobnie Aleksander Grodecki, który praktykował u wybitnego architekta Piotra Ignera, przedstawiciela klasycyzmu i teoretyka architektury. W latach 1901-1904 kościół powiększono o dwie nawy i kaplice boczne w tym samym stylu. Na tarakowych balustradach dobudowanych naw ustawiono figury czterech ewangelistów z ich atrybutami – człowiekiem, lwem, cielcem i orłem. Z tyłu kościoła za ołtarzem głównym dobudowano w tym samym czasie zakrystię i pomieszczenia gospodarcze. Fasadę flankują dwie wieże na planie kwadratu. Środkową część fasady zajmuje portyk akcentowany pilastrami. We frontonie wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Po obu stronach wejścia w niszach znajdują się figury świętych. Jest to jedyna na Podlasiu pięcionawowa świątynia z transeptem. Po środku nawy głównej stoi katafalk, który ufundował Michał Gabiniewicz dla uczczenia zmarłych rodziców Andrzeja i Anny. W dwukondygnacyjnym ołtarzu głównym umieszczono obraz patrona świątyni, świętego Antoniego Padewskiego. W drugiej kondygnacji krucyfiks, nad nim gołębica, symbol Ducha Świętego. Z lewej strony marmurowa chrzcielnica. Na lewym filarze nawy umieszczono ambonę wykonaną w technice stolarsko-snycerskiej. Korpus ambony zdobią ustrzyglone anielskie główki i figury czterech ewangelistów. Pod baldachimem symbol Ducha Świętego. Wieloboczny baldachim zwieńczony jest figurą Jezusa. W 1954 roku wnętrze ozdobiono malowidłami autorstwa Józefa Warzyńskiego i Antoniego Wawelskiego. Antoni Wawelski jest również autorem obrazów umieszczonych na sufitach naw bocznych.
Lewy boczny ołtarz poświęcony jest świętej Annie. W ołtarzu obraz świętej Anny z córką Marią i mężem świętym Joachimem, flankowany podwójnymi kolumnami. W prawej nawie identyczny ołtarz poświęcony jest świętemu Michałowi Archaniołowi. 12 października 2008 roku w kościele miał miejsce rzekomy cud eucharystyczny. Mówię rzekomy, bo Kościół go nie uznał. W kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się hostia, na której miał pozostać ślad serca ludzkiego w agonii. W ołtarzu kaplicy znajduje się obraz Wizja świętego Dominika autorstwa Wincentego Śledzińskiego z 1901 roku. W trójkątnym szczycie scena ukrzyżowania. 25 marca 2017 roku kolegiata została podniesiona do rangi sanktuarium. Choć Kościół nie uznaje tego wydarzenia za cud eucharystyczny, a opinię dwojga patomorfologów z Białostockiego Uniwersytetu Medycznego podważa ich ówczesny szef, do Sokółki licznie przybywają pielgrzymi. Zabarwienie hostii na czerwono, jak twierdzą specjaliści z dziedziny biologii i medycyny, to efekt działania bakterii zwanych pałeczką krwawą. Na ścianach wiszą różne tablice pamiątkowe. Ta tablica upamiętnia Kongres Eucharystyczny w Białymstoku w 1988 roku z okazji 600-lecia diecezji wileńskiej. Chór muzyczny z ażurową balustradą wspiera się na cienkich metalowych słupach. Kościół dobrze jest oświetlony przez okna i dwa żyrandole. W oknach naw przylegających do nawy głównej znajdują się witraże. W niszy kruchty umieszczono dwie kropielnice na wodę święconą i duży krucyfiks. Przy kościele ustawiono obelisk zwieńczony krzyżem poświęcony żołnierzom Armii Krajowej. W pobliżu kolegiaty stoi budynek starej plebanii z początków XX wieku oraz nowo wybudowany dom pielgrzyma.